Siema, z tej strony Dominik. Witam was wszystkich po dwumiesięcznej przerwie na moim kanale. Odcinek prawdopodobnie wleci w święta wielkanocne. Z tej strony życzę wam wszystkim szczególnie dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, kasy, dobrych ocen i innych tam rzeczy, które sobie wymarzycie. No i oczywiście też dobrego jajka. Dobra, no także po dwóch miesiącach przerwy to trochę słabo coś powiedzieć tak. Pewnie zaraz będą pytania, jak tam zdrówko. No super, że byliście ze mną, pisaliście zdrówka, pezziaru i tak dalej, byliście. No mega, mega, że mam tylu wspaniałych setki widzów, bo setki ludzi do mnie pisało, komentarze i tak dalej. Super, że jesteście, dlatego się nie poddałem i po dwóch miesiącach już startujemy z YouTube'em, z poradnikami, no i z modami, zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Co do ręki, jak z ręką, jest już lepiej. Wszystko opisałem na karcie społeczności, tam jest zdjęcie jak stoję przy Ursusie mojego wujka nowym nabytku, możecie sobie zobaczyć też. I też dlaczego jestem łysy, bo nie tylko pewnie dużo ludzi się zobaczy, że jestem łysy. Tak, to nie jest żaden tam rak czy coś, spokojnie, ale możecie sobie przeczytać też na karcie społeczności, dlaczego też jestem łysy. Także zapraszam tam wszystkich i może już przejdziemy do poradnika. W dzisiejszym poradniku, jak dobrze widzieliście na miniaturce, pokażę wam jak dodać pasażer. Obiecałem go 2 miesiące temu jak wydawałem Bizona, niestety po tym miałem... Jak była premiera Bizona 7, to ja byłem po operacji świeżo, później 4 lata kanału też, czyli tak. Nie wiem dlaczego, ale co roku, dosłownie co roku, między lutym a marcem, kwietniem mam zawsze przerwę na kanale. Zawsze coś się stanie, w zeszłym roku też była przerwa, 2 lata temu też była przerwa i 3 lata temu też była przerwa. Zawsze ten okres jest taki, początek roku i tak, takaś wpadka jest. No w tym roku totalna wpadka, bo prawdopodobnie już nie odzyskam w pełni sił i w ogóle ruchu w tym prawym ręku. Jeszcze dodam tylko, że 24 marca miałem, upewnię się, 23, przepraszam, we wtorek miałem kontrol. Zdjęli mi gips, czyli te zdjęcie, które tam jest i zdjęcie na minitorce, to już jest zdjęcie z gipsem, ale to jest zdjęcie chyba, byłem w starostwie w poniedziałek. No też na relacjach możecie dużo się dowiedzieć, także zapraszam czy na kartę społeczności. Zdjęli mi ten gips, kazali ruszać ręką, zapisać się na rehabilitację, no i ręką mogę ruszać 40 stopni maksymalnie. Także też nie mogę nic wziąć w rękę, ani nie mam dużo w niej siły, ale jest na pewno więc lepszy progres niż to było miesiąc temu. Także nie ma co się martwić, na pewno wszystko będzie dobrze, trzeba być pozytywnej myśli i trzeba walczyć dalej. No dobra, przechodzimy do poradnika. Tak z wstępnych kilku informacji, super, że jesteście i też dla was kontynuuję YouTube'a, takie moje hobby. Dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Mamy nasz plik wypakowany, eleksję, wchodzimy w niego, jest podpisany prezesiaro. I to jest wszystko opisane. No to wiadomo, to te więcej poradników to jest nic. Dopiero tu linijki w pliku. Aby mod uniwersytet, to jest taka krótka informacja, jeżeli ktoś chce dodać go bez mojego poradnika. Czy też da radę, tylko trzeba się bardziej skupić tu. To jest opisane, ja wam opiszę po swojemu. No to ten nasz plik otwieramy i minimalizujemy, przechodzimy dalej. To możemy zamknąć. Na pulpit wrzucamy naszą modyfikację, którą chcemy sobie... tam do niej dodać modyfikację. W moim przypadku jest to Bizon, do którego obiecałem i właśnie na pulpicie jest ten Bizon. Jest Bizon wypakowany, w folder nazwałem Bizon, chociaż źle zrobiłem. Jeszcze poprawię tylko modyfikację, nie ten folder, bo zaraz zobaczycie coś, co nie powinniście zobaczyć. Modyfikację Bizon, tak. Nazwę główną naszej modyfikacji, czyli jak ona się nazywa, główny folder kopiujemy. Taką samą nazwę klepiemy w folderze docelowym, czyli tym wypakowanym. OK. No i tu mamy nasz plik. Teraz przechodzimy do naszej linijki tu, w tym miejscu. I tak jak mamy w tym miejscu nazwa pliku z końcówką XML, czyli w tym miejscu wklejacie to, co teraz wam pokażę na pulpicie. Czyli wchodzimy na naszą modyfikację combine, modyfikacje mogą być nawet kultywatory, agregaty, silniki i inne maszyny. Nawet prawdopodobnie też da radę to jakoś zwierzętach dodać. Nie bawiłem się tym, ale na pewno by mi się to udało. Także wchodzimy i teraz tak robimy. Naszą końcówką XML plik. To jest nasz folder z XML, czyli to musimy przepisać w to miejsce. Zaznaczamy wszystko tak, żeby były same cudzysłowy bez żadnej spacji. Patrzcie, uważnie się patrzcie jak ja to robię, żeby później nie było problemu. Tak jak teraz. I teraz piszemy dużymi, tak jak jest folder XML, albo po prostu go sobie kopiuj wklej, czyli zmień nazwę i dalej. No i okej, okay. No i to jest, ale to jest folder, pamiętajcie, to jest folder, nieraz modyfikacja nie ma, nie jest w folderze, tylko plik XML jest w tym miejscu jak modes, czyli nie robimy tego. To jest linijka docelowa, jeżeli ktoś ich nie potrafi, na innych moich poradnikach już o tym coś dużo wspominałem, więc też zapraszam i tam. Wchodzimy w ten folder i mamy nasz Bizon, czyli tu jest Bizon z056 by PZ0, czyli to też nazwę kopiujemy, Ctrl C.
I teraz przechodzimy do pliku XML i w tym miejscu robimy ukośnik slash, jak to tam nazywamy, i Ctrl V wklejemy tu nazwę z końcówką oczywiście .xml. I tak to właśnie powinno wyglądać. To już jest z głowy, tak powinno wyglądać. Jeżeli nie mamy folderu, po prostu nie ma tego. To bez tego wklejamy, po prostu wpijamy naszą nazwę. Nieraz, nie wiem jak to będzie w nowszych aktualizacjach tej modyfikacji, może być tak, że nieraz w tym miejscu jak sobie spację, program nie zadziała nam. Możliwe, że wtedy będzie trzeba w tej danej modyfikacji w tym miejscu zastąpić taką podłogę, jak teraz wkleję. Nie, to jest kreska. O. No, w ogóle nie pomyślałem o tym i zrobiłem bizona z taką luką w linijkach. No niestety, no źle zrobiłem, ale też nie będę tego poprawiał, bo ja to tam... Na pewno zadziała, lecimy dalej. Teraz nasza nazwa modyfikacji, czyli nazwa folderu. Tego folderu, którego kopiowałem, czyli to jest to. Ale oczywiście musi być nazwa jeden w jeden skopiowana, nie może gdzieś tam być przecinek czy coś, bo nazwa modyfikacji nie zadziała. A czy pasażer nie zadziała. Control past. I teraz jest super, modname jest już idealnie tu wklejony jest. I teraz tak, pasażer, indeks ustawienia dupy, lewa noga, prawa ręka i to jest rotacja, czyli ustawienia ich. Oraz kamery. No dobra, to przechodzimy teraz do naszej modyfikacji pakowanej na pulpit. To jest tylko podgląd, później ten folder usuniemy. Przechodzimy do pliku i3D. Bizon. Odpalamy w Giantie. I czekamy. Także mogę trochę pitolić od nie do rzeczy, no ale zrozumcie też, jest ciężko się pozbierać z takim czymś. No dobra, jest nasz bizon. Tak wygląda w Giantie. Możemy kabinę zwalić, bo mi to chyba nie przeszkadzać ona. Konfiguracje kabiny. Komfort. Wywalę ją, by nie przeszkadzać. Creative Light, czyli że słońce, światło. I jest ok, dobra. I teraz mamy już odpaloną naszą modyfikację, ale co dalej? Minimalizujemy Giantsa. I tam, gdzie mamy pobrany nasz plik, czyli ten Universal. Ja to mam w tym folderze chyba. Tak, wyszukiwałem wcześniej. O, to jest to. Czyli plik ten. Wywalamy sobie na pulpit, albo do bizona rzucamy, gdzie chcemy. I na razie jest ok. Ten plik jest w tym miejscu. Tak. I on niech tu sobie będzie. Teraz przechodzimy do pliku i3D. Klikamy import i3D file. I szukamy w naszym folderze tego pliku resource. Jakoś tak to się wymawia, nie mam tego głowy. Otwieramy i klikamy. No i teraz dodał się nam ten pasażer, ale to są tylko indeksy, takie jakby ustawienie jego. Ten plik, który się nam tu w tym miejscu dodał, wycinamy, czyli robimy te, tu jak teraz pokazałem. Wchodzimy w naszej modyfikacji i w pierwszym tym pliku wklejamy. Nie wklejamy w kolejnych, bo na przykład kolejny jakby tu było, powiedzmy, nie wiem, byłoby jeden, czy by było jeszcze jakiś inny transform, to później nasz pasażer mógłby źle siedzieć, czy źle byłby ustawiony, bo to jest tylko indeksami ustawiane, to nie jest, czy indeksami. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Dobra, dodaliśmy go w tym miejscu, nie tu, tylko w pierwszą linijkę, czyli tą. Jest nasz pasażer. On nazywa się tak jak teraz, widzicie. I tą rzecz ustawiamy w tym miejscu, gdzie chcemy. I jego po prostu zobaczyć. Ja sobie, nie wiem, ustawię go tak, że on będzie siedział na siedzeniu. Oczywiście możecie go ustawić jak sobie chcecie. Możecie go ustawić nawet tak jak jest na miniaturce. Chociaż na miniaturce to jest, no trochę śmiesznie to wygląda, ale no po to też ta dynamiczna kamera była zrobiona, bo ja taki miałem zamiar zrobić. Niestety był wypadek i to wszystko, te wszystkie plany, te marzenia, no legły w gruzach, ale już powoli do tego wracamy. Także ten dynamiczny farmer nie był bez sensu zrobiony, trochę śmiechu warty, no ale stali widzowie to wiedzą o co chodzi, ogarną to. Dobra, i w tym miejscu to ustawiamy. Jeżeli chcemy go zrobić pod ukosem, to musimy w tym miejscu zrobić rotację. Bo jeżeli później nadamy miejsca ustawienia naszego farmera, tak jak teraz, widzicie? Tu, to może się to popsuć, więc w tym miejscu najpierw to ustawiamy w tym miejscu jak chcemy i dopiero resztę. No dobra, także on będzie siedział, więc będzie siedział pewnie gdzieś jakoś tak. Dobra. I teraz przechodzimy do pliku XML. Szkoda, że no
Nie mogę nagrywać dwóch monitorów na raz, bo bym wam pokazał, szybciej bym to przeklejał, ale dobra, może zrobimy to w ten sposób, będzie mi wygodniej. No i dobra, teraz mamy ustawienia pasażera, indeks i ustawienia dupy, czyli te transakcje, czy jak to się nazywało. To wszystko zaznaczamy i robimy 0. Oczywiście dlaczego 0? Ponieważ w X-ie jest 0. Dopiero teraz kopiujemy to i w tym miejscu wklejamy, robimy spację. I w tym miejscu Z-kę znów kopiujemy i w tym miejscu znów wklejamy. Oczywiście między cudzysłowami a literkami nie może być żadnych przerw ani spacji jak teraz, bo oczywiście nam to nie zadziała. Rotacja. Rotacji żadnej nie ma, czyli wszędzie 3 zera, a czy 3 zera, tak jak teraz, patrzcie. 0, spacja, 0, spacja, 0. Oczywiście tego tu już nie przestawiamy, to jest mało istotne, chyba że chcecie jeszcze inaczej go poustawiać. Domyślnie jest taki, niech tak zostanie. Chyba że będziecie chcieli go zrobić jakieś przysiady czy coś, to wtedy możecie się tym pobawić. No ale wiecie, że jak to tu zmienicie, to zaraz wam automatycznie się przekręci o ileś tam stopni. Ok, to już mamy pozycję jego ustawioną. Teraz możemy ustawić lewa noga, prawa noga. Domyślnie on już tu jest jakoś ustawiony. Widzicie, jest lewa noga, prawa noga jest gdzieś tu obok ustawiona. No gdzieś tam w powietrzu. No i te jeszcze te dłonie, to zaczniemy od może lewej nogi. To może ja go sobie tak ustawię, żeby on tu sobie siedział po prostu. Wiadomo, będziecie sobie po swojemu go ustawiać. Ja nie, ja sobie ustawiam tylko tak, żeby pokazać jak to dodać. Obiecałem, tak, tak to zrobię. Ok, mam sobie ustawioną lewą nogę i oczywiście w tym miejscu teraz X, Y, Z wklejam. Ctrl C, zaznaczam cały indeks lewa noga. Y, Ctrl C, past, spacja i znów Z-kę. Past, rotacja. Oczywiście X jest 0, czyli to 0 tam będziemy musieli zasklepać. Y to jest, no to kopiujemy. I oczywiście robimy tak, jak teraz ja wam pokazuję. 0, spacja, past i 0. Czyli przenieśliśmy te trzy wartości w tym miejscu, w takie pole, jak teraz widzicie. To jest lewa noga, ona już jest ustawiona. Teraz prawa noga. To prawa noga gdzieś tam w powietrzu wisi. Dobra, dajmy na to, że ona będzie na tych pedałach tu. Niech ona sobie tu w tym miejscu będzie. Wiadomo, że to będzie trochę nijakie i będzie to trochę dziwnie wyglądało, no ale niech będzie tak jak jest teraz. Teraz będzie więcej kopiowania wszystkich tych indeksów, czy tam wartości, jak to każdy nazywa. Zaczynamy znów od transakcji. Ctrl X, Ctrl C, przepraszam. I teraz prawa noga i w tym samym miejscu tak samo to tu wklejamy. Past, spacja. Ctrl C, Ctrl V, spacja, Ctrl C, Ctrl V. I teraz rotacja. I znów standardowo, teraz mamy pierwszą rotację taką, więc taką musimy tu wkleić. Nie zaczynamy od zera, tylko zaczynamy. O, cudzysłów bym usunął. Zaczynamy od w ten sposób. I teraz środkowa rotacja, czyli Y. Oraz Z-ka, Z-ka to jest 0, to klikam normalnie 0. Teraz lewa i prawa jeszcze ręka, czyli lewa. Lewa, no gdzieś tu na kierownicy trafiło. Sam jestem w szoku, że... No dobra, niech tak będzie, niech tak to zostanie po prostu. Nie wiem, ja tego nie dodawałem, więc też jestem w szoku, ale... Ktoś kiedyś tak to dodał i... taką modyfikację, taki skrypt wydał. Niech tak sobie zostanie. No i znowu zaczynamy X, Y, Z, czyli kopiuj, wklej. To jest lewa ręka, aha, źle zacząłem, teraz w tym miejscu. Wiecie, że jak pomylicie miejscami, to wam, o, to wam po prostu te ręce na krzyż będą leciały. To będzie paskudnie wyglądać, no ale na pewno wam to zadziała. Gdybyście popełnili gdzieś błąd, przecinek, kropkę byście stawili, czy nawet jak ja teraz to zrobili takie coś. O, widzicie, tak bym napisał, to już to wam na pewno nie zadziała. Rotację kopiujemy. No i tu wklejamy i robimy tak samo, jak widzicie na moim poradniku. Jeżeli ktoś nie potrafi tego kopiować, nie ogarnia podstaw Giantsa, to na pewno na moim kanale znajdzie jeszcze multum poradników na ten temat. No i jeszcze została mi ręka prawa. No, ona gdzieś też tu leci, to ja sobie to po prostu to sobie gdzieś tutaj na wajchę przyniosę. Oczywiście też wiadomo, chcecie, żeby ta ręka będzie jakoś dziwnie wykręcona. Jeżeli chcecie, żeby ona idealnie pasowała, to musicie się pobawić tymi
suwakami czy tymi no, wartościami. Musicie sobie idealnie je ustawić, ale to jest dużo roboty, bo trzeba wejść do filinga, zobaczyć jak ustawiliście. Aha, źle, trzeba przekręcić ciut w lewo, to trzeba wejść z powrotem do tych programów i przekręcać. To jest bardzo dużo roboty. No i zabawy, no dlatego ja to robię w ten sposób, a bawić się będziecie sami, bo nie mam na to czasu ani siły. Zrozumcie, że ręka, w której nie masz łokcia, tylko masz platynę i tytan, no to jest łokieć już taki sztuczny, to naprawdę boli i aż się żygać nieraz chce, głowa boli, że jest, no jest ciężko, ale trzeba żyć i iść dalej do celu, dążyć do tego, co miałem tam zamiar robić w życiu, no. Ja jako informatyk na pewno już prawą ręką nie będę mógł coś tam komputera naprawić, czy coś samochodu, innych rzeczy, no ale jeszcze została lewa i właśnie lewo teraz wszystko robię. Też ktoś sobie może pomyśleć, że w szoku może ktoś być, albo może napisać mi, że to jest niedowierzanie, że tak robię. No niestety, ale stałem się teraz leworęczny i wszystko robię lewą i wychodzi mi to. Żadnego problemu nie miałem i jak człowiek chce, to na pewno wszystko zrobi i no i potrafi będzie. Dobra, kopiujemy znów wartości teraz dla prawej ręki. W ten sposób, jak ja pokazuję. Oczywiście, jeżeli gdzieś tu popełnicie jakiś błąd w tym kopiowaniu, to będzie tylko wasza wina. Ja wam to pokażę tak, że to będzie działało, tak jak inne poradniki. Albo piszecie, że przy bizonie światło nie działają. No ja wam na odcinku już wspomniałem, dlaczego one nie działają. Działają, tylko że gracie na mikrofalach, czy innym sprzęcie takim, że on nie pozwala na te światła, takie trochę inne niż co ja stosuję, bo ja stosuję ciut inne te światła. Jak się ogląda mając w czterech literach autora i prezentację, tylko aby pobrać i odpala i nie działają mu, to nie narzekajcie, że wam nie działają. Obejrzcie prezentację, 40 minut was nie zbawi, ale będziecie wszystko wiedzieć na ten temat. I dlaczego to jest w wersji V0.9, no. Ale super, że Michałek, ten właśnie, który tam mnie hejtował, widzę, że już się chyba zmienił. Już widzę u niego też inne podejście do życia. Trochę tam jeszcze mnie hejtował, że mnie zniszczył, że nie nagrywam. No cóż, też nie wiedział o tym, że miał taki ciężki wypadek. No ale widzę, że jest u niego progres i na pewno już z niego zajdę, nie będę go cisnął. Chyba, że znów coś do mnie, jakiś problem będzie miał, jakieś dziadostwo, to znowu damy mu popalić, no. Także tyle z mojej strony. Ja po prostu tylko chciałem go nauczyć manier do innych i do szanowania pracy. Na pewno większość ludzi się zgodzi ze mną. To, co robił, to było niesprawiedliwe i było w ogóle to było brzydkie. Ok, mam pasażera już ustawionego. Teraz indeks ustawienia kamery. Ta pierwsza kamera odpowiada indeks, czyli ustawienie zewnątrz. Czyli ta, co widzimy, co jest ona gdzieś tam, hen nagrywa bizona wokół jego osi. Czyli to jest ta bizona, o, ta kamera, to jest to. Najlepiej, wiecie jak to jest ustawić? To jest ustawić, jak mamy outdoor kamerę. Tu jest ustawienie jedno i tu jeszcze jest drugie. Także to jest najlepiej skopiować z modyfikacji te indeksy, powklejać w tym miejscu. Jak to wam pokazać, żeby było jak najłatwiej, żeby to wam działało jak najlepiej? Może zaczniemy od tego. Czyli to jest indeksy, to są właśnie te punkty, czyli przód, tył, najwyższy i góra, środek. To domyślnie w modyfikacji już jest. To jest w kamerach. Kamery, to mogę sobie włączyć. Kamery w tym miejscu. Widzimy, to jest to. I oczywiście pierwszy punkt sobie kopiujemy, tak jak na zasadzie in tamto, czyli pozycja pierwsza, to znów cudzysłowy udział, zaznaczamy i zaczynamy znów 0, spacja, past i Ctrl-C, Ctrl-V i już mamy pierwszy punkt ustawiony. Teraz drugi punkt, czyli ten najwyższy i znów to samo robimy, czyli 0, past, Ctrl-C. No i jest super. I jeszcze został nam trzeci punkt. I znów tam jest 0, czyli tu kopiujemy tylko te dwie wartości. Ale pamiętamy, że musimy zacząć od 0, tak jak jest w programie. I trzecia wartość trzeciego ustawienia. Jest ok. To już mamy ustawione, to mamy z głowy. Teraz przejdziemy do kamery. Tu mamy rotację i mamy indeks ustawienia kamery. Czyli po prostu musimy zrobić tak, że
ustawienia tej kamery. Tam daleko jak jest. A ta kamera jest, to jest ta kamera. Myślę, że to jest te ustawienie się wkleja tam. W to miejsce. I tą kamerę się tam wkleja. Czyli te, tu robimy 2.0. 0 spacja 0, spacja 11. Tak jak jest w tym miejscu. A w rotacji. W rotacji wklejamy chyba ten indeks. Tak, tak dobrze pamiętam, to ten indeks był. Zrozumcie, też 2 miesiące przerwy to dużo zmienia też później nauka, lekcje, zaległości. To też dużo mi wpłynęło na moją głowę. Nie, czekajcie, pomyliłem się. To już było, to jest w tym miejscu. To w tym miejscu będzie... Tu będzie nic w sumie. Ta kamera jest tak ustawiona, że ona nie ma żadnego tutaj zakrętu. To czyli te 3.0. Mówię, to trzeba się pobawić. Musicie się tym pobawić, jak to wszystko pododawać. I wtedy będziecie mieli w 100% działające grywalne. Te kamery nieraz się obracają, czyli teraz wam wytłumaczę, środkowa kamera, ta indoor. Ona przy takiej wartości, jak jest teraz, nieraz potrafi się wykręcić do góry nogami. Dlatego najlepszym sposobem jest właśnie w ten sposób, jak zrobicie. Damy tutaj wszędzie te 0.0 i ją przekręcicie w ten sposób. Albo nie, w ten sposób. Bo nieraz one się potrafią obracać do góry nogami i jest problem. Dlatego w ten sposób będzie chyba najwygodniej wszystkim. No i teraz ustawienie kamery, czyli tak jakbyśmy ją, nie wiem, ustawili, jakbyśmy siedzieli na tym siedzeniu gdzieś w ten sposób. Nie wiem, oryginalnie kamera jest tak wysoko dana, ale ta, wiadomo, ta kamera się porusza wraz z farmerem. Nie wiem, w ten sposób damy kamery, będzie, chyba powinno być git. No i dobra, teraz indeks kamery, czyli w tym miejscu, indeks, ustawienie, to będzie... Zrobimy to już tak, takim speedem, 0.1 spacja, tak jak to, przepisałem sobie. Ctrl-C, Ctrl-V spacja i znów Ctrl-C, wartość Z, Ctrl-V. I teraz kamera rotacja, czyli 0.180. No i patrzcie uważnie, jak to robię, 0 spacja 180. 0. I tak, bizona możemy zapisać, tak, ale nie musicie, jeżeli chcecie te wartości, które tu piszecie, żeby zostały później do jakichś poprawek, to sobie zapisujecie i w tym na podpicie miejscu zostawiacie. To możemy sobie rzucić na większy obraz, tak jak widzicie. No i to jest jeszcze bonusik, bo w tym miejscu są puste linijki, a w tym miejscu jest taki bonusik, czyli to jest gotowy plik do wklejenia, którego zrobiłem właśnie pod tą miniaturkę. Miniaturkę, zdjęcie na miniaturkę wykonał mi Agrofarm. Ten właśnie z wideo, który mogliście obejrzeć kilka miesięcy temu, dobra, 2,5 miesiąca temu, jakoś tak. Także to właśnie on mi robi to zdjęcie, mega zdjęcie wyszło właśnie na te, co jest na miniaturce. Też zapraszam na jego kanał, coś tam szykuję dla was. No ja też szykuję dla was, czy szykuję, mam dla was jakiegoś bonusika, już lat leży na dysku do farminga i myślę, że na pewno go dostaniecie. Dobra, to ten bonusik, który tu jest cały, możemy tu skopiować, tak jak ja teraz skopiowałem, czyli od tej linijki, to jest też ważne, do samego końca. Nie wychodzimy z tego, ale chociaż możemy zapisać, żeby to później, wiecie, te puste linijki wam nie uciekły, jak tam robiliście swoje rzeczy. I teraz przechodzimy do dokumenty MyGames. 19. No trochę tych paningów mam, nie powiem, że nie. Teraz przechodzimy do naszego Universal Passager. Wchodzimy do niego, no i tak, jak wejdziemy w pliki XML, bo tu wchodzimy i wejdziemy w niego, to i tak jak go zedytujemy, to nie zapisze się, bo tak jest zastrzeżony. Może to jest wina zipu, może to jest przez RARA trzeba robić, albo po prostu tak jest już modyfikacja zrobiona. Ja to robię w ten sposób, że rzucam ten plik na pulpit, odpalam go, wklejam swoje modyfikacje w tym miejscu, czyli jak, no w tym miejscu, jak widzicie, zrobiłem tu enter między pociągami a tymi autorami. Robię sobie te dwa enterki, raz, dwa, no i ten trzeci. Po środku sobie wklejam to, co wcześniej skopiowałem, pas. No i mam wspaniałego bizona już wklejonego. Nawet w tym krótkim poradniku jest tu napisane, jak był według schematu wkleić między linijkami. I tymi linijkami, czyli to są te linijki. Nie tu, jak teraz zrobię enter. Tylko między pod tym, a do tam końca tego linijki, tak jak teraz wkleiłem. Jeżeli źle wkleicie, albo wkleicie to w pociągach, albo w innej modyfikacji, to oczywiście nie zadziała w ogóle farming, pewnie nie pójdzie jako zapis, jak wczytacie te modyfikacje, bo wam zawiesi grę.
A jeżeli zrobicie tak jak ja teraz wam pokazałem, to będzie wszystko ok. No to możemy to też zapisać sobie i z tego wyjść. To nie chcę, to będzie włączone na razie. No i jak mamy tu już zapisane, właśnie nasza modyfikacja tu jest zapisana, to po prostu w tym miejscu ja to tak robiłem, że usuwałem. No i to ten plik tu wrzucałem. Oczywiście jeżeli chcecie kolejno zrobić modyfikację, to dopisujecie tu pod tą modyfikacją kolejne, tak, na tej samej zasadzie dopisujecie kolejne pliki, tylko że w tym miejscu zmieniacie wszystkie te wartości, ustawienia. No i też powinniście tu zmienić, napisać inną nazwę modyfikacji, tak jak tu macie pociągi. No i w tym miejscu idealnie tak samo robicie, tak, że możecie zrobić inne też modyfikacje w ten sposób. To jest nieważne. No i jak wkleiłem, to możemy to tak zapisać, to możemy wyjść i możemy wpić do gry. Gry Farming 19. No także, a jeszcze w tym miejscu właśnie wkleję wam miniaturkę, pierwszą miniaturkę z poradników, którą zrobiłem rok temu, a miniaturkę z tego odcinka. Zobaczcie, jakie jest porównanie w jakości, w ogóle w wykonaniu i we wszystkim. To jest rok różnicy. Dobra, przechodzimy, odpalam sobie te modyfikacje potrzebne. To jest taki zapis, który... Dobra, nie chcę tam pokazywać, co dalej jest. To jest taki safe, na którym po prostu testowałem modyfikację kiedyś to. I tak na tym nie gram, więc to nawet pewnie jeszcze ciemno jest na nim. Także będziemy mieli święta co oglądać i po świętach później, lat później też na pewno. No, ciemno jest, dobra. To jest nasza 4DH, nasz w ogóle ten zestaw. Stary jak świat to. Wchodzimy do naszych kombajnów, na sam idziemy tu. Oczywiście Bizon żadnych błędów nie ma. Tak jak nie będę wam pokazywał, bo pokazał na prezentacji, a nic się nie zmieniło, nawet nic przy nim nie robiłem, nawet nie grałem już później na nim, jak był wypadek to. Także, no to jest Bizon, no i teraz szukamy naszego Universal Passager, on powinien gdzieś tu być, o właśnie w tym jest. No to wiadomo, to są ustawienia, czy tam użytkownicy, multi, że na multi gra i że jest wyłączony, to jak w tej pierwszej starczy już. No i co tam jeszcze, to kabinę zmienię tylko na te bali, a nie, w sumie to nie, tak, muszę zmienić, bo to jest ten plik, który wam dałem gratisie, zrobiony już. Dobra, niech będzie, że kupię. Okej, okay, teraz mogę sobie wyjść. Dobra, jeszcze przy okazji kupię może header, żeby to miało sens w ogóle. Kupię nawet od tego, bo nie będę tam nic konfigurował, bo to nie po to jest ten poradnik. A też chcę się położyć, wziąć procha. Dobra, i teraz w niego wejdę. Odpalę, tak jak normalnie farmer. Stanę sobie, żeby to, wiecie, miało sens, co nie? Co wam chcę pokazać, już pewnie większość ludzi się domyśla, o co chodzi. Pewnie jeszcze ktoś, dużo ludzi też nie, ale zaraz wszystkiego się dowiecie, o co chodzi. Teraz sobie cofniemy ładnie, delikatnie pod światło, żeby to było w ogóle widoczne. Dobra, dajmy to w pracownika. O, teraz wyjdę. Dlaczego pracownik nie jest, nie siedzi? Aha, coś nie wypaliło. Pomocnik zakończył pracę, bo nie jest pewnie na polu, albo jest noc. Dobra, chciałem po prostu wam pokazać, że to jest to, co z miniaturki, to co wam dałem, czyli to tak działa multiplayer. I dookoła kamera w ten sposób działa, a w środku działa tak, na takiej zasadzie. No to kamera jest trochę źle ustawiona. Powinna chyba ciut wyżej być, tak? No ale na miniaturce, nawet tu może wkleję te zdjęcia, to powinno lepiej wyglądać. Też nie wiem, ile czasu to nagrywam. Trochę się rozgadałem, trochę wam wytłumaczyłem. Na ten poradnik to wszystko. Pokazałem, działa, nie ma żadnego problemu. Trzeba po prostu, wiadomo, na pewno za pierwszym razem wam to nie zadziała, jak trzeba. Ponieważ będziecie robić gdzieś błędy, czy tam z kamerą, czy z ustawieniem farmera. Ale 3-4 razy i dojdziecie do wprawy. To jest tak w każdej chyba dziedzinie. Też z lewą ręką na początku miałem problem, a teraz to wszystko nie robię. Nawet nie chwaląc się, samochodem jeździłem. No ale to takie, to jest tylko, wiecie, takie chwalenie. No dobra, to będzie wszystko na ten odcinek. Oglądajcie, no szczególnie też udostępniajcie, bo mi statystyki strasznie spadły. Zapraszajcie innych. Trzymajcie się, siema.